Hej kochani, jeżeli widzieliście poprzedniego vloga, to dzisiaj jest poniedziałek po moim powrocie. Dojechałam dzisiaj o 5:30, teraz jest 16:00, ja wróciłam ze szkoły. Postanowiłam, że się z wami przywitam, ponieważ jestem tak zmęczona, że nie wiem, czy w ogóle cokolwiek więcej nagram, nie jestem w stanie złożyć myśli. Wróciłam do domu, umyłam się, zrobiłam śniadanie, poleciałam na zajęcia. Jest przepiękny dzień, ale ja naprawdę nie wiem, jak się nazywam i miałam iść na zakupy, ale stwierdziłam, że nie jestem nawet w stanie iść do sklepu. Po prostu mi się nie chce. Więc rozmrażam sobie bigos, który mam od mojej mamy z kwietnia. Następnie do tego będę miała kaszę gryczaną, tofu i może jeszcze chleb z wegańskim masłem, a do tego baklawa, którą kupiłam wczoraj na Veggie World. Także ja sobie usiądę w łóżku z miską żarcia, obejrzę serial i się wyłączę. Autentycznie. Kiedy wracacie stęsknieni od mamy i nie pozostaje wam nic innego, jak odgrzać sobie bigos z kaszą gryczaną, chlebem, masełkiem, to jest rama roślinna orzechowa, do tego trochę jak zawsze u mnie coś szalonego, czyli tofu i odrobina świeżego szpinaku. Ja uciekam jeść, relaksować się i przywoływać domowe smaki. Kochani, właśnie się trochę zdrzemnęłam. Jestem na wypożywanie, jestem w stanie się zmusić do robienia niczego, więc zrobiłam sobie herbatkę i deser. Nie wszyscy wiedzą, że mój deser numer jeden to baklawa. Jestem mega szczęśliwa, mam tutaj orzechową, pistacjową i nerkowcową. Także ja lecę do łóżka i jem, a w tle ptaki, wiatr i czajnik. Witam ponownie w świecie berlińskich śniadań. Ryżanka, masło migdałowe, banan, owocki, moje musli, kawa z mlekiem owsianym. Słuchajcie, wyspałam się jak za wszystkie czasy. Dzisiaj mamy wtorek. Ja zabieram się za śniadanie. Dzisiaj leniwo, produktywny dzień. Zobaczymy, po prostu nie daję sobie dużo presji. Nie nakładam na siebie dużo presji, ale mam sporo do roboty. Jemy! Nie ma jeszcze 17, a tak wygląda moje mieszkanie. Jest mega ciemno, słyszycie grzmoty i leje. Dlatego mam pretekst, żeby zostać w domu, oglądać serial. Miałam przypływ inspiracji, rozpakowałam się, przywiozłam trochę ubrań na lato, więc moja szafa jest pełna. No i oczywiście tutaj też w tej niższej sekcji mam więcej rzeczy i porządek. Ja mogę wam nawet pokazać, czemu nie. Boże, jest tak ciemno, że to jest niesamowite. Tutaj mam jakieś swetry. Mam bluzki, buty, jest mega ciemno, słuchajcie, nie dość, że u mnie jest zawsze ciemno, to jeszcze przez te burze teraz. Proszę Państwa, kolejny dzień z rzędu. Karolina je bigos z tofu i chleb z masłem. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, ale mam na to straszną ochotę. Rozmroziłam w końcu bigos i do tego zrobiłam sobie kaszę jaglaną z tahini. Napiszcie mi w komentarzu swoje najdziwniejsze połączenia jedzenia, żebym nie czuła się samotna. Smacznego dla mnie. Hej kochani, nie odzywałam się do was dosłownie jakieś 3 lata, jest czwartek, czyli ostatni raz pewnie widzieliście mnie w poniedziałek. Nie wiem, jak to się stało, jest teraz 8 rano, ja się właśnie ogarnęłam, ale jestem jeszcze w piżamie. Muszę się ubrać, idę do szkoły, ale miałam 2 bardzo fajne dni. Wczoraj widziałam się ze znajomymi, więc oczywiście nie brałam kamery, także po szkole aż do wieczora, więc w sumie wiele wam nie umknęło, a we wtorek miałam dzień wolny, ale mieliśmy dzień otwarty w szkole, więc też byłam sporo czasu na uczelni i jeszcze odsypiałam podróż poniedziałkową. Dzisiaj mam w końcu dzień, się trochę śmieję, w końcu mam dzień, kiedy się nie spotykam z ludźmi. To jest dla mnie tak, że ja naprawdę potrzebuję pobyć trochę z ludźmi, potem muszę być sama, żeby się naładować z powrotem, więc dzisiaj po szkole wracam, gotuję, uczę się przy okazji, pracuję, mam strasznie dużo zaległości po Polsce, mam dużo edycji, dużo podcastów do zmontowania, jestem bardzo podekscytowana. Teraz pewnie poza mnie wyjdzie. Strasznie mam rocze. Jest 8, lecę do szkoły, kończę przed 4. Odezwę się do was z kuchni, także dzisiaj jakieś inspiracje jedzeniowe. Jeszcze nie wiem, jaki będzie motyw przewodni dzisiejszego filmu, ale w tym tygodniu, no to jutro już nie mam szkoły, jutro nagrywam dla was różne przepisy, bo niedługo latuje foodbook. Chociaż może już leciał, jak teraz to oglądacie. Sama nie wiem, muszę to przemyśleć. Fajne, żeby się działo w weekend, także czekajcie cierpliwie. Przyznajcie, kto tęsknił za moimi randomowymi obiadami w postaci misek. Dzisiaj mam taką samą sałatkę jak zawsze i do tego zrobiłam zamiast bulgura kaszę jaglaną
z groszkiem, suszonymi pomidorami, oliwkami, wszystko oczywiście właśnie jak zawsze z sosem tahinowym, świeże pomidory i konopia, a na górze sobie ugrillowałam trochę tofu i to tofu jest posmarowane tą samą zalewą, jakby dressingiem do sałaty. No i też płatki drożdżowe, ale to mówię, nic nowego. Dajcie znać, czy lubicie dziwne połączenia. A, jeszcze groszek? Nie mówiłam o groszku. Skończył mi się słonecznik i zaraz to wszystko wymieszam. Teraz wygląda całkiem ładnie, ale zaraz będzie jeszcze większy bałagan. Jeżeli ja kupiłam sobie nachosy, to wiedzcie, że coś się dzieje, ale szaleję i oglądam serial i potrzebuję przekąski. Równowaga. Dzień dobry kochani, witam was z najnudniejszego vloga pod słońcem. Nie dzieje się u mnie absolutnie nic, co by można było uwiecznić, ale dzisiaj mam piątek i to jest dzień, kiedy nagrywam dla was foodbooka. Jestem trochę spóźniona w tym miesiącu, ale będzie i najfajniejszą częścią nagrywania foodbooka jest to, że można potem to wszystko zjeść. To będzie foodbook, który pojawił się... Albo pojawił się w piątek. Chyba dopiero się pojawi, tak, dopiero się, pojawił się przedwczoraj, więc już wiecie, że jest to foodbook paleo. Ja w sumie przez większość czasu jem paleo. Nie, co ja gadam? Powiem wam szczerze, że zaczynam się sama plątać, też może dlatego, że siedzę sama w domu, jestem potargana, jestem w piżamie, nagrywam i mówię od rzeczy. W każdym razie zrobiłam sobie smoothie bowla, którego już mogliście widzieć, więc będę go sobie jadła, ale jestem dzisiaj uziemiona, bo czekam też na kuriera. Przy okazji pokażę wam moje kwiatki, które kupiłam sobie. Kto wie, jak te kwiaty się nazywają, napiszcie mi w komentarzu, bo jestem gapa, nie znam się i nie sprawdziłam. Kochani, w końcu coś ciekawego we vlogu, ponieważ dostałam paczkę od Fridge i zobaczcie, pomimo że jest opakowana w folię bąbelkową, to prezentuje się uroczo, także otwieram i zaglądamy razem. Tak wygląda zawartość mojej przesyłki, to jest 5 produktów marki Fridge. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o lodówkę i to są kosmetyki z lodówki, świeże, naturalne. Naprawdę z tego co słyszałam z górnej półki i są też niedostawane na zwierzętach, cruelty free. I te produkty, które ja dostałam są wegańskie, ponieważ duża część ich kosmetyków jest odpowiednia właśnie dla wegan. Kochani, jest 6:50 w sobotę, a ja lecę na jogę z Nike i pan uważa, że jestem trochę creepy. Powiem wam szczerze, że nie wiem jak to działa. Wszystkie środki transportu tutaj są zawsze punktualne. Dzisiaj spóźnił mi się Uber i właśnie będę czekała jeszcze 7 minut na S-Bahn, ale myślę, że to już. Generalnie mój strój to moje leginsy i buty Adidas Stella McCartney, moja bluza Kanada, o którą często pytacie, dostałam ją od mojego kolegi z Kanady. Ona była produkowana z okazji olimpiady, także nie sądzę, że można ją dostać. Kurteczka puchowa z mango, torba płócienna i lecę. Chciałam powiedzieć, że to są kubki wielokrotnego użytku, bardzo ładne. Popatrzcie, ktoś tu zmienił outfit. Jestem w moich ogrodniczkach weekendowych i lecę, nie spóźnię się. Chciałabym tylko powiedzieć, że dokończyłam wczoraj wieczorem moją paczkę nachosów. Czuję się obrzydliwie, mam wrażenie, że nigdy nie zjem takiej rzeczy. Tak jest zawsze, przez jakieś kilka tygodni, przynajmniej w moim przypadku. W każdym razie teraz marzę o owocach i chyba na obiad dzisiaj zjem smoothie bowla. Ale wziąłam są pomarańcze, także zjem w drodze na kawę. Bo dzisiaj mam wycieczkę szkolną, ale przed tym widzę się na kawę. Wiem, że chcesz być na moim vlogu. Prywatny, Boże, nawet nie mogę się wysłowić, taras w Sony Center. I jak widzicie, mój kubek z Nike się przydał. Chciałam tylko powiedzieć, moi drodzy, że jak chcecie swój kubek, macie zniżkę. Serio? I ma 25 centów. Z tego co wiem, także mój dzisiejszy kubek z Nike bardzo się przydał, a przy okazji chciałam wam pokazać, że sobie obniżki z wielu, wielu lat. Bluzka jest wielu, wielu lat i moje kelsy, a pan też przed chwilą przed nim karmi się teraz stoi sobie i się patrzy, więc jestem już tak zawstydzona. My idziemy na wycieczkę szkolną, też miałam wam powiedzieć, ponieważ idziemy do Centrum Oporu Niemieckiego i jest to zorganizowane przez zajęcia.
zajęcia z niemieckiego przez naszą panią profesor. Także miejmy nadzieję, że to będzie ciekawe, że też w ogóle zrozumiemy. Kiedy robię jedzenie na szybko, nie jest już ono tak fotogeniczne, ale to jest smoothie bowl z moimi badanymi dodatkami, herbatka i orzech brazylijski, czyli dzienna dawka selenu. Mam dzisiaj dla Was taką małą rozkminę związaną z moim życiem na Erasmusie. I uświadomiłam sobie, że to chyba będzie motyw przewodni tego filmu. I co prawda mogłabym z tym zaczekać i dopiero powiedzieć o tym w moich filmach o Erasmusie w Berlinie, które na pewno przygotuję dla wszystkich zainteresowanych później. W ogóle zimno mi się jakoś zrobiło. W każdym razie starałam się, że ten kadr jest dobry, czy mnie dobrze słychać, widać. I w ogóle po tym, jak miałam podcięte włosy przez Kamila, układają się coraz lepiej, mimo że mam zakaz zostawiania do wyschnięcia ich, to lubię czasem mieć takie loczki. W każdym razie są one 100% naturalne, więc jestem dzisiaj całkiem zadowolona, a umyłam je, słuchajcie, wczoraj wieczorem, więc teoretycznie powinny po nocy wyglądać coś dramatycznie. Teoretycznie? Dramatycznie. W każdym razie, to co chciałam Wam powiedzieć, to to, że może nawet Wam rzuca się w oczy to, że moje życie na Erasmusie jest trochę inne niż życie przeciętnego studenta na wymianie. Po pierwsze, mieszkam sama. I to już jest duża zmiana. Po drugie, nie imprezuję jakoś szczególnie. Ale to wynika z tego, że ja jestem człowiekiem, który potrzebuje mieć... lubię iść na dobrą imprezę, nie zrobić się mi źle, ale nie robię tego w trybie jakimś super regularnym. Kolejna duża różnica jest taka, że... Dzisiaj gadałam o tym z Łukaszem właśnie, że większość osób, które tutaj jest na wymianie, jest po raz pierwszy za granicą, jest po raz pierwszy poza domem i wyjechało sobie na wakacje. A dla mnie życie poza granicami Polski, życie w pojedynkę jest czymś normalnym, więc ja tutaj nie czuję się jak w zupełnie nowym świecie, gdzie muszę po prostu czuć się jak na jednych wielkich wakacjach. I przez to też mam inne podejście do tego stylu życia na wymianie i nie jestem jakby spuszczona z łańcucha, to po pierwsze. Po drugie, może ja jestem dziwna, może ja jestem inna, ale ja lubię poczuć się jak osoba lokalna, jak osoba z danego miasta. Wielu studentów na wymianie po prostu trzyma się z ludźmi z wymiany, prowadzą sobie swój własny styl życia, taki bardziej turystyczny, właśnie zabawowy. A ja trochę gdzieś tam próbuję się wtopić w to środowisko tutaj miejscowe i też widzicie troszeczkę na vlogach, że poznaję dużo osób niekoniecznie związanych ze studiami, też osób, które mieszkają tutaj w Berlinie i jakby testuję, czy Berlin jest takim miejscem dla mnie. Trochę przez to może się wielu osobom wydawać, że jestem taka babciowa, bo może jestem, że tak siebie nazywałam i w sumie nie ma w tym nic złego, ale tak mówię, nie wynika to z tego, że nie lubię na przykład właśnie imprezować, tylko ja staram się też patrzeć na to racjonalnie, że nawet też pod kątem... Strasznie się plączę w tej wypowiedzi. Słuchajcie, ten vlog jest totalnie niezorganizowany. Ale to, co chcę powiedzieć, jest złożone, ponieważ to są moje myśli, które ja też staram się jakoś tam sobie poukładać, bo wiadomo, że porównuję się z sytuacją innych osób. Zastanawiam się, z czego to wynika, że mam takie inne podejście. Ale właśnie dzisiaj też rozmawialiśmy o tym z Łukaszem, o tej kwestii pieniędzy, że bardzo wiele osób ma jakiś budżet na Erasmusa i wyjeżdża po prostu wydać całą tą kasę, bo potem wróci i ktoś mówi, odbije się, tak? Pójdzie do pracy i to jest wymiana, trzeba szaleć. A przez to, że ja podchodzę do tego jak do normalnego życia i tak samo wyglądało moje życie podobnie, tak? W Edynburgu, czy podobnie wyglądało w Madrycie, to ja nie jestem tutaj właśnie w takim stanie wakacyjno-rozrzutnym, tylko myślę sobie, żeby zarządzać tymi moimi finansami w taki sposób, żeby po prostu jak wrócę z Berlina, czy jak przeprowadzę się w nowe miejsce, żeby dalej prowadzić życie w tym samym standardzie, bo teraz jakbym mogłabym teoretycznie żyć tak jak wszystkie te inne osoby i potem zacisnąć pasa później, po powrocie, ale przez to, że jakby to jest cały czas moje życie, a studia czy wymiana są tylko jego dodatkiem, do niego, to staram się utrzymać ten jakiś tam rozsądny poziom i ja też jestem takim typem osoby, że nie lubię cały czas sobie dogadać, nie lubię cały czas jeść na mieście, cały czas wychodzić na drinki i to właśnie też wynika z oszczędności,
To wynika z tego, że uważam, że jeżeli robimy pewne rzeczy rzadziej, to są one wtedy bardziej szczególne. I uwielbiam być w domu, gotować w domu, czy nawet spotkać się z kimś na wino w domu, a niekoniecznie na mieście. Także te trzy czynniki składają się na to, że ja po prostu nie czuję takiej potrzeby, żeby w kółko stołować się poza domem. A z drugiej strony ma też to swój minus, bo przez to może mnie ominąć sporo rzeczy, jeżeli chodzi o życie społeczne tutaj, bo tak jak mówię, ludzie międzynarodowi, nazwijmy to tak, cały czas się spotykają w miejscach, gdzie się wydaje kasę, więc właśnie mogę przez to częściej odmawiać i może trochę tracić, ale z drugiej strony jakby jestem na tyle zadowolona i uważam, że moje życie jest na tyle pełne i tyle się w nim dzieje, że nie czuję, żebym jakoś bardzo była tutaj poszkodowana, a jednocześnie mogę raz na jakiś czas sobie też z tymi osobami poświęcać czas, spędzać czas. I słuchajcie, też przyszło mi do głowy, że tak na dobrą sprawę, gdybym nie miała YouTube'a, gdybym nie miała tego całego świata internetowego, to miałabym tyle wolnego czasu, że pewnie naprawdę bym w kółko spędzała go z tymi wszystkimi osobami, które nie mają nic innego do roboty, jak po prostu się udzielać towarzysko. Bo jeżeli mamy trochę zajęć na uczelni, a poza tym zupełnie nic, żadnych zobowiązań, żadnej rodziny, żadnych znajomych, żadnej pracy, no to po prostu spędzamy czas w swoim gronie i jakby ja to zupełnie rozumiem, ale jestem w zupełnie innym miejscu i też wy to pewno widzicie, oglądając mnie, że taki ten mój Erasmus jest dziwny. Pierwszy Erasmus z moją najlepszą przyjaciółką, drugi Erasmus mega zajęta pracowaniem i samotnym życiem. Jestem bardzo ciekawa, jak wy na to patrzycie i czy coś takiego wydaje wam się fajne, bo ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Byłam dzisiaj na tej wycieczce, słuchajcie. Teraz robię lekcję, jest piękny dzień, ale robię lekcję dzisiaj, ponieważ muszę jeszcze nagrać jeden przepis dla was, bo wczoraj nie zdążyłam dograć pewnej rzeczy. I jutro idę znowu na jogę i jutro jest karnawał kultur, więc też was zabieram ze sobą i mam to cały dzień wolny, więc dzisiaj robota. Przy okazji chciałam wam polecić pastę, którą dostałam na festiwalu Veggie World, o czym zaraz też wam powiem, może jutro, bo nie miałam czasu wcześniej, zapomniałam zupełnie. W każdym razie to jest pasta, która była przepyszna, z ramią całą naraz z bułką w szkole przedwczoraj, czy tam przedwczoraj, także jeżeli macie gdzieś dostęp, to polecam. To się nazywa Obiad Kochani, to jest wariacja na temat tego, co widzieliście w foodbooku, także odsyłam was do przepisu na makaron. Minus dla Nike, kolejnego dnia nie rozdają już wielokrotnego użytku kubków i dostałam wstrętny papier. Kochani, wracam do domu z treningu Nike. Trochę pozmieniały mi się plany, miałam iść na brunch, ale wracam do domu. Zobaczcie, jak to jest przepięknie, po prostu lato w maju, te kamienice, coś niesamowitego. O matko, słuchajcie, jestem już w domu. Coś mi wpadło do gardła. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam mój strój, a raczej jego brak, ponieważ to strój sportowy. Tak jak często na siłowni jesteśmy w takim stroju, tak ja dzisiaj dla was wystąpię, bo pomyślałam, że nie zabieram was trochę nigdy do kuchni, bo tutaj jest słabe światło, jak widzicie, ale trochę mi tutaj wpada, trochę mam tutaj lampki, więc okej. Robię właśnie smoothie bowla i w sumie w ostatnich miesiącach bardzo rzadko jadłam smoothie bowle, bo jakoś miałam ochotę na te moje kaszki, na jogurt, na granole, ale ostatnio mam straszną ochotę na owoce. Straszną, straszną, straszną. Więc tutaj w blenderze mam trochę mrożonych bananów, dużo mrożonych owoców leśnych i normalnego banana. I dzisiaj dorzucę mleko roślinne, mam chyba ryżowe. Dorzucę jak zawsze masło orzechowe, cynamon i na górze będę miała jeszcze banany, właśnie moją granolę z Mixitu i nasiona konopi. Zobaczymy. Także jest dosyć późno, bo wróciłam z tego treningu. A, i miałam wam wyjaśnić, czemu byłam na tym treningu. Otóż moja znajoma właśnie powiedziała mi, że są takie bardzo fajne inicjatywy Nike'a,
polegające na tym, że można się zapisać na listę na darmowy trening i teraz mają taką akcję Just Don't Quit, czy też Just Do It. I jest taka otwarta siłownia w Berlinie, zapisujesz się w internecie i tam przychodzą różne mięśniaki, żeby sobie ćwiczyć. Rano była joga, a potem po prostu jak patrzyłyśmy na tych ludzi, którzy tam ćwiczyli, to jest istny szał. Szał i też w ogóle podziwiam naprawdę, co oni robili, te wszystkie akrobacje. W każdym razie to trwa cały dzień. Trwało też wczoraj, ale my tylko byłyśmy na jodze i potem już nie było za bardzo po co zostać. I trochę mnie dzisiaj pan z tego... od kawy zdenerwował, dlatego że powiedział, nie byłaś tutaj wczoraj, więc teraz nie dostaniesz tego kubka, więc zostałam w zwykłym kubku na wynos. Trochę słabo bym powiedziała, przecież zawsze mogłam oddać ten kubek, no ale nieważne. W każdym razie dzisiaj jest Festiwal Kultur w Berlinie, w związku z czym ja robię sobie śniadanko, szykuję się i lecę na karnawał na Kreuzberg i dzisiaj miałam jeszcze powiedzieć o Veggie World, ale póki co jem i karnawał. Boże kochani, jak to pięknie pachnie! I ten kolor. Dzisiaj mam bowla mistrzów. Dla was co prawda wygląda tak jak zawsze, bo to jest ta sama miska, ale jest o wiele gęstszy, jest o wiele więcej owoców i mówię wam, jestem mega, mega, mega głodna po tym treningu. Do tego oczywiście moja granola, której też wsypałam całkiem sporo, dokroiłam też banana i zrobiłam sobie mleko z kawą. Cudowna niedziela. Intense. I always surprise you. Moi mili, jestem tak wykończona, że nawet zapomniałam do was pomówić, odezwać się. Spędziłam cały dzień na tym karnawale ze znajomymi, ale było bardzo fajnie, więc też nie nagrywałam jak idę, jak mi coś do was opowiadam, bo oczywiście jak zawsze się wstydziłam, ale słuchajcie, godzinę temu zaczęłam się zbierać, nie wiem, że nie mogliśmy znaleźć metra. Potem podjechaliśmy przystanek, żeby zmienić linię na tę, która mi odpowiada. Mi się okazało, że ta linia jest zamknięta, więc poszłam na autobus, wróciłam się w to samo miejsce, a potem okazało się, że autobus zatrzymuje się w połowie i musiałam czekać na kolejny i właśnie dochodzę do domu i marzę o kolacji. Kolacja mistrzów. Słuchajcie, ledwo mi się to wszystko mieści w tej wielkiej misce. Zrobiłam to samo co wczoraj, tylko że porcja milion i makaron sojowy, który uwielbiam. Kochani, jest 20:50. Ja jestem ledwo żywa. Po prostu dwa dni pod rząd o 6 rano. To nie jest na moje siły. Dzisiaj był karnawał, było super. Idę się wykąpać i będę oglądała Suitsów herbatką i pójdę spać, mimo że jest jeszcze jasno. No ale cóż, okaże się, to równo nie jest korzystny dla mnie kąt. No ale trudno. Chciałam wam powiedzieć a propos Veggie World, że dziękuję wszystkim osobom, które do mnie podeszły i z nią rozmawiały. Było mi niezmiernie miło was poznać. I dziękuję w ogóle za tę możliwość, żeby wystąpić na takim wydarzeniu, żeby być na panelu. Dla tych, którzy nie wiedzą, byłam na panelu razem z Justyną. Zaprosiła nas Kasia z Pink Pink Studio. Jeżeli w ogóle dotrwaliście do tej części vloga, to gratuluję wam, bo to już jest sama końcówka, bardzo mi miło też. I chciałam powiedzieć, że poznałam tyle miłych osób na Veggie World i oprócz was mam też na myśli firmy, które tam się wystawiały, bo wyobraźcie sobie, że pasta, którą wam pokazywałam, ta koperkowo-górkowo-słonecznikowa, została mi dana za darmo przez pana chyba z Polsoi, tak mi się wydaje. Dostałyśmy z moją koleżanką paczkę jedzenia, które w ogóle nie wiem czemu dostałyśmy je za darmo. I ta pasta była pyszna i tofu też jest pyszne. A druga rzecz, panowie od baklawy dali nam tak samo. Dominika nie musiała w ogóle płacić, bo nie miała gotówki. A mi pan dodatkową darmową baklawę. Zupełnie z dobrego serca powiedział. Powiedział, że my weganie powinniśmy się wspierać. To było tak urocze. I zaraz znajdę nazwę tej firmy, już wam podam, żebyście mogli kupować je na wszystkich festiwalach i wspierać. W każdym razie byłam na chwilę dosłownie na Veggie World i nie cieszyłam się tym wydarzeniem. Nie poszłam do bezmięsnego mięsnego, nad czym bardzo ubolewam. W każdym razie chciałam wam bardzo podziękować, że jesteście, że przyjechaliście na ten festiwal, że mogłam was poznać. Mam nadzieję, że będzie takich wydarzeń jeszcze więcej.
Więcej proszę powiem też w ulubieńcach. No ale nieważne. Tak tylko chciałam dodać, że nie odniosłam się do tego tydzień temu, ale cały tydzień o tym myślę, jak było wspaniale, jak bardzo jest mi miło być częścią tego społeczeństwa, tej społeczności, bardzo powinnam powiedzieć. Dobra. Lecę, kochani, do zobaczenia za tydzień w vlogu, w weekly vlogu. Jest już tak późno, powiedziała Karolina o 9. Nie jest późno, ale ja jestem ledwo żywa. Pa, pa.